Święty wojownik, obrońca wiary, żołnierz w froncie przeciwko złu. Paladyn, witajcie, tu kapitan. Porozmawiamy o 5. edycji D&D, a mianowicie o zaklęciach, właśnie które może wybrać paladyn, klasa paladyna, właśnie w grze RPG. Kartkowej, papierowej, ale i również znajdziecie wiele podobnych zaklęć w grach, takich jak na przykład Solasta lub też Baldur's Gate, który ukazał się już, kiedy oglądacie ten film, czy jeszcze nie? Napiszcie w komentarzach. W każdym razie, anyway, korzystamy z D&D, no to nie jest zaklęcie. To nie jest wideo sponsorowane, ale miałem okazję zaopatrzyć niedawno w podręcznik na tej stronie, więc korzystamy, bo to jest tu będzie najłatwiej i najaktualniej. Wszystkie erraty i błędy zostały poprawione natychmiastowo tutaj, więc to jest dobre. Więc porozmawiamy. Paladyn. Paladyn jest casterem, półcasterem jest nawet. To znaczy półcaster, to znaczy, że nie ma zaklęcia od pierwszego poziomu, dostaje dopiero później. I nie ma cantripów w ogóle, więc to wideo nie będzie za długie. To jest lista wszystkich zaklęć, które ma dostęp paladyn na pierwszym poziomie. Plusem jest to, że nawet jak wybierzesz kiepskie zaklęcie, to po long reście może je zamienić na coś innego. Więc będę je oceniał troszeczkę inaczej niż tak oceniałem zaklęcia innych klas, na przykład barda czy tam maga. Więc pamiętaj o tym. I że jak będziemy oceniać zaklęcia, będziemy oceniać je gwiazdkami. Tak jak hotele. Zaklęcie z jedną gwiazdką to jest zaklęcie takie jak jakaś kupa. Jak wdepniesz kupę, to nie jesteś uśmiechnięty, nie jesteś zadowolony. Powinieneś trzymać się od tych zaklęć z daleka. Po prostu nie bierz ich. Są okropne. No, przepraszam. Odbiło mi się. Jak będę pamiętał, to wyedytuję. Jak nie, no to że zapomniałem. Usłyszeliście to. Trudno, stało się. Zaklęcie z dwoma gwiazdkami to zaklęcie takie, które użyjesz raz na całą kampanię i już nigdy do niego nie wrócisz. To są zaklęcia też słabe, że po prostu takie, które przydają się w jednej danej sytuacji i już nigdy więcej. Zazwyczaj nie warto ich brać. Szkoda czasu, szkoda zawracać sobie nimi głowę. Zaklęcie z trzema gwiazdkami są bardzo dobre w określonych sytuacjach lub też skorzystasz z nich, ale są gdzieniegdzie mocniejsze alternatywy, na przykład na wyższych poziomach. Ale ogólnie to są zaklęcia dobre. To są dobre zaklęcia, są ok. Jak je wybierzesz, to może nie rzucić ich za często, ale będziesz je używał. Będziesz je używał, są ok. Teraz, zaklęcie z czterema gwiazdkami są po prostu świetne, są znakomite, są bardzo dobre. Jak je wybierzesz, to nie będziesz rozczarowany, będziesz używał często i gęsto. Świetne są zaklęcie z czterema gwiazdkami. Zaklęcie z pięcioma gwiazdkami są mega dobre. Są to tak zwane zaklęcia must have. To są zaklęcia, które ocierają się o tak zwane game breaking, czyli które psują grę, które rozkładają system. Są świetne. Bierz je ilekroć możesz i pozwala ci na to, nie wiem, twoje parametry, twoje wymagania, zdolności i tak dalej. Okej, wiem jak oceniamy, no to zaczynamy. Bless. Pierwsze zaklęcie to Bless, czyli błogosławieństwo. Pierwsze zaklęcie, rzut akcja. 30 fitów voice komponenty, czyli co musisz mieć? Voice musisz mieć otwarte usta, czyli jeżeli masz, nie wiem, jakiś knebel na twarzy, to nie rzucisz. Somatic, czyli wolną rękę, czyli nie możesz rzucać, jak masz miecz i tarczę. I materiał musisz mieć, jakiś materiał, odrobina świętej wody. Jeżeli masz jakiś magiczny symbol lub symbol Boga swojego, paladyn lub kapłan, to możesz użyć tego, więc nie musisz mieć święconej wody. Jaki arcane focus tak zwany. Koncentracja do minuty, koncentracja nie jest za fajne to, ale trwa minutę, ok, nie za długo. Enchantment non-buff. To dodaje. Bless daje up to 3 creatures, czyli trzem stworom, trzem sojusznikom, lub na przykład sojusznikowi, jego chowańcowi lub jakiemuś zwierzęciowi, bestii, która podróżuje swoim rangerem, czy cokolwiek, które są w zasięgu, dajesz bonus do rzutów na atak i saving throw, póki nie skończy się to zaklęcie, czyli przez minutę. Ten bonus wynosi K4. I robią to przy każdym rzucie, przy każdym saving throw i przy każdym ataku. To jest świetny buff. Doskonały buff na pierwszym poziomie. Aczkolwiek musisz pamiętać, że grasz paladynem. Paladyn idzie w zwarcie, będzie przyjmował ciosy. I ta koncentracja będzie często testowana. I możesz stracić koncentrację. I teraz koncentrację tracisz też to zaklęcie. Pamiętaj, że będziesz miał dodawane, jeżeli rzuci na siebie, to będziesz miał dodawane K4 do tej koncentracji, więc to jest mały bonus. Aczkolwiek to nie jest najlepsze zaklęcie dla paladyna. To jest świetne zaklęcie, ale nie jest najlepsze dla paladyna. Myślę, że będziesz go używał,
Będziesz go używał i przyda ci się. I przyda ci się, bo zbuswujesz siebie i swoją kompanię. Więc jak najbardziej, myślę, mocne trzy gwiazdki lub słabe cztery. Słabe. Jeżeli masz mocną Constitution lub weźmiesz sobie jakiś Warcastera albo nie wiem, no jakiegoś lakiego, żeby mógł przerzucić nieudaną koncentrację, wtedy to jest tak, cztery gwiazdki. Bądźcie, że jesteś paladynem, który walczy na odległość. Zdarzają się tacy. Aczkolwiek pamiętaj o koncentracji. W przeciwnym wypadku to są cztery gwiazdki. Bo możesz ją stracić. A nie lubię, kiedy coś się traci. Kiedy rzuca zaklęcie, nic z tego zaklęcia nie ma. Ogólnie dobre zaklęcie. Lecimy dalej. Ceremonia. Rytuał to nas nie obchodzi niestety. Rytuały już na nas nie istnieją. Zasłaniamy rączką. Nie istnieją dla nas rytuały, ponieważ jesteśmy paladynem. Paladyni nie mają rytual casting. Nie mogą rzucać rytuałów. Chyba, że sobie weźmiesz fita. Ale marnować fita na takie coś, to nie. Nie tędy droga. Więc co możemy zrobić? Trwa godzinę, dotyk, voice somatic material, instantaneous abjuration, buff. To zaklęcie, możesz udzielić komuś ślubu na przykład, możesz rytuału możesz zrobić, kiedy robisz rytuał pochówku. Przez 7 dni można zrobić z niego undeada. To są takie bardzo sytuacyjne buffy. To są buffy, które mogą zaistnieć gdzieś w fabule. Jeżeli zaistnieją, to świetnie. Możesz iść pomodlić się do swojego Boga i zmienić sobie, wybrać to zaklęcie, ale nie zapamiętuj go. Dwie gwiazdki. Tak jak powiedziałem, przyda się, będzie bardzo fajne, raz na kampanię i później nigdy go nie użyjesz. Znaczy, że to jest rytuał. Jeżeli jesteś kapłanem, bierzesz to zaklęcie i możesz rzucić jako rytuał, nie marnujesz bez slotu, możesz robić to co chwila. Ty jako paladyn nie. Po prostu tego nie bierz. Jeżeli będziesz potrzebował, to sobie go wybierzesz, tak jak powiedziałem, po odpoczynku i wtedy go użyjesz. A tak to nie. Nie. Zważywszy na to, że ma zwróć uwagę, ma koszt materiału 25 sztuk złota, czyli musisz posiadać tego sproszkowanego srebra. Więc to dodatkowy minus. Więc tak, dwie gwiazdki. Command, rozkaz. Akcja 60 fitów, voice, jedna runda. Enchantment. Więc wydajesz krótki rozkaz istocie, może musi sobie zrobić wisdom saving throw i musi wykonać twój rozkaz. Musi go wykonać. Na przykład przykłady. Podejdź, rzuć to, drop, jakąś broń czy różdżkę. Przepraszam. Flee, uciekaj. Gravel, padnij na ziemię. Czyli gleba, możesz powiedzieć. Padnij na ziemię. Halt, nie ruszaj się. Więc są te... W niektórych sytuacjach to zaklęcie jest mega dobre. Jest mega dobre, możesz kogoś zatrzymać. Jak ktoś ci ucieka, możesz powiedzieć mu stój i zatrzyma się. Ale musisz się zastanowić i odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie. I to pytanie brzmi, jak wysoka jest twoja charyzma? Jeżeli masz charyzmę 14, czy tam 13 jako paladyn, zdarza się czasem, widziałem takich paladynów, bo możesz paladynem, spokojnie może grać niską charyzmą. Nawet 14 charyzmy to jest dopuszczalna charyzma, jak najbardziej jest serwisowalna taka charyzma, może grać z powodzeniem takim paladynem. Ponieważ większość paladyńskich zaklęć nie polega na charyzmie, na jego rzutach na jak gdyby spell DC, na przełamywanie i tak dalej odporności. Ale jeżeli masz za to wysoką siłę i tam zręczność i constitution, wytrzymałość, no to wtedy jest super, bo wiesz, taki jest tankiem, tak? A zaklęcia tylko cię buffują. Na przykład do blessu nie potrzebujesz wysokiej charyzmy. Także luzik. I teraz, wracając do tego, jeżeli masz niską charyzmę i masz niski spell DC, czyli rzut obronny, jaki muszą przerzucić twoi wrogowie, oblicza się, jeżeli nie wiesz, oblicza się go 8, to jest baza, plus proficiency bonus biegłości. Na początku masz 2 na pierwszym poziomie, czyli masz 10, plus bonus z charyzmy. Czyli w przypadku charyzmy 14 masz 12, plus 2. Czyli będziesz miał charyzmy, zaczynając będziesz miał około, twój spell DC będzie wynosił około 12-13, jeżeli jesteś naprawdę dobry, to masz 14. To nie jest za dużo. Więc to zaklęcie może po prostu nie wejść, po raz kolejny zmarnujesz. Aczkolwiek czasami możesz wsiąść, zaopatrzyć się, to nie jest złe zaklęcie. Ale musisz sobie powiedzieć ponownie, jakim jesteś paladynem i czy
czy warto zapamiętywać to zaklęcie dla ciebie, ciebie jako podobna. Jeżeli tak, to owszem, przyda ci się, chociaż na jedną rundę trwa, tak? Ale jeżeli ktoś upuści broń, czy tam zatrzyma się, powalić go na ziemię, możesz grawol mu powiedzieć, może do niego dobiec i ponownie musi wstać, tak? Z połowy ruchu i jeżeli ktoś ucieka, to jest świetne. 60 litrów zasięgu, więc nawet dobry zasięg. Więc jak najbardziej to nie jest złe zaklęcie. Trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki bym mu dał. Jest dobre. Jest dobre zaklęcie. Bardzo krótki ma ten. Ale jest fajny, ponieważ tak jak paladyn, musisz czuć się jak jakiś policjant, tak? Wkupujesz drzwi do środka i mówisz paladynie, stój, nie? I stój, nie rusza się, rzuć to. Tak? Także fajne jest to zaklęcie, aczkolwiek ponownie trwa jedną rundę, pierwszy poziom. I jest kilka innych alternatyw, które również mogą ci się przydać. Compel Duel. To jest świetne zaklęcie. To jest świetne zaklęcie, powiem wam od razu. Pomimo tego, że trwa tylko minuta i koncentracja. Bonus action rzucasz, czyli może daleko już przewalić, jak je rzucisz. 30 fitów, voice, enchantment, wisdom saving throw. Czyli ponownie to samo co z command. Wywołujesz, wyzywasz kogoś na pojedynek i ta istota musi do ciebie podejść. Musisz robić to wisdom saving throw, jeżeli nie wyjdzie, musi do ciebie podejść. Jeżeli zaatakuje kogoś innego, ma disadvantage i musi sobie robić test wisdom saving throw each time it attempts to move the space. Jeżeli chce się od ciebie oddalić, musisz sobie ponownie robić ten. Inaczej, jeżeli nie wyjdzie, to nie będzie mógł się od ciebie odsunąć. Będzie musiał po prostu ciebie podejść. To zaklęcie kończy się. Czyli nawet jeżeli jeżeli nie wyjdzie mu ten test, to nie musi, już nie musi robić tego, co tutaj, tylko musi do ciebie podejść. I tylko kiedy będzie próbował się od ciebie oddać, mi wtedy powtórzy, bo to zaklęcie trwa nie za długo, ale trwa dalej, więc to jest fajne. Może tak do kogoś, więc zamiast kogoś zatrzymywać command, zamiast go gonić, może powiedzieć, że do ciebie przyszedł. Więc to jest jeszcze fajniejsze. Koncentracja to nie jest za fajne, ale to jest też bardzo paladyńskie, bardzo w charakterze, bardzo roleplay to oddaje, tak to samo jak command. Więc fajne, bonus action to jest genialne. Fajne zaklęcie. Ponownie, czy twoja charyzma jest dostatecznie wysoka, żeby móc pozwolić temu zaklęciu zaistnieć, żeby weszło to zaklęcie. To już inna jest jak gdyby bajka. Ogólnie trzy gwiazdki. Fajne zaklęcie. Cure Wounds, leczenie ran. O tym zaklęciu już mówiliśmy, kiedy omawiałem Narda, ale umówimy je na szybko. Dotyk. Leczenie ran, D8 plus Spellcasting Modifier, czyli twoja charyzma w przypadku. To jest zaklęcie dobre do leczenia, nie jest złe. Są lepsze sposoby na leczenie. Trzy gwiazdki, fajne zaklęcie. Detect Good and Evil. Jedna akcja 30 fitów na siebie, w promieniu 30 fitów. Wykrywasz po prostu Detect Good and Evil. Wykrywasz Aberration Celestial Elemental Fey Fiend. Jesteś paladynem. Masz to jak gdyby z automatu tą samą zdolność. Nie bierz tego. Jedna gwiazdka. To jest pułapka. Nie bierz tego. Bzdura. Koncentracja jeszcze. Może dla jakiegoś kapłana, ale nie dla ciebie. To jest jedna gwiazdka. Nie bierz tego. Idziemy dalej. Detect Magic. Jedna gwiazdka, jedna akcja. Rzucasz na siebie 30 fitów wokół siebie. 10 minut koncentracja. Wykrywasz magię. Wykrywasz magię nawet przez ściany. Widzisz magiczne rzeczy. Teraz, to jest rytuał. Jeżeli masz maga, jakiegoś druida, czy jakiegoś barda w drużynie, oni powinni to robić. To jest ich działka. Ciebie kosztuje to spell slot, nie powinieneś tego robić. Ale jeżeli masz w drużynie barbarzyńcę, rogue'a, rangera i ci palady na siebie i nikt nie włada magią, nikt nie może zrobić detect magic, no to tak, weź to zaklęcie. I wykrywaj te magiczne przedmioty. Wchodzisz do jakiejś antycznej kuźni i jest tam ten magiczny miecz w stosie jakichś cegieł i ty go przeoczysz i później po kampanii mistrz gry powie ci, no szkoda, że nie podnieście tego magicznego miecza natychmiastowej śmierci wszystkiemu, kogo spotkacie. No to może być zły, tak? Możesz się rozczarować. Także warto mieć ten spell, jeżeli nikt inny go nie ma. Jeżeli nikt inny nie ma tego detect magic, to go weź. Jeżeli ktoś ma, to go nie bierz. Dla paladynów dwie gwiazdki, tak? Ale tak jak mówię, dwie gwiazdki
Jeżeli nikt nie ma, no to ma 3 gwiazdki to zaklęcie. Jeżeli ktoś ma, no to 2 gwiazdki. Nie musisz dublować. Czasami może ci się przydać. Detect poison, wykrywanie trucizn. 10 minut koncentracja, divination, jedna akcja, rytuał. Widzicie po raz kolejny. 30 bitów, voice somatic material. Więc wykrywasz trucizny i poisonous creatures, trujące, czyli istoty, które posiadają truciznę w swoim gdzieś systemie, gdzieś w swoich kłach, gruczołach. Przynajmniej 300 fitów, czyli jeżeli rzucisz w jakimś starym zamku i możesz wykryć, że wokół was są jakieś trujące pająki, czy tam węże, czy cokolwiek. I możesz wykryć jakieś trucizny nawet też i choroby. To jest fajne zaklęcie, ale sytuacyjne, zależne od kampanii. Myślę, że spokojnie 2 gwiazdki możesz wziąć. To jest 2 gwiazdki możesz wziąć, jeżeli wiesz, że możecie idziecie gdzieś jakieś ruiny czy coś, możesz sobie wziąć. Aczkolwiek zważywszy na to, że to jest rytuał, powinien to rzucać twój kapłan lub druid. Druid ma tak, cleric, druid, paladin, ranger. Bo ciebie to kosztuje spell slot. Jak ty masz mało spell slotów przez pierwsze parę poziomów. Do 5 poziomu każdy spell slot jest na wagę złota. Okej? Okay? Pamiętaj o tym, bo zaczynasz z dwoma, na pierwszym poziomie nie masz nic, na drugim chyba dostajesz spell slot i dostajesz tych spell slotów 2. To są śmieszne. Śmieszna rzecz. Więc 2 gwiazdki. Na od 5 poziomu może wskoczyć trochę wyżej, nawet 3 gwiazdki, ale dalej. Nie, uważam, że to jest samo wykrycie tego, to jest za mało. 2 gwiazdki to nie jest twoja działka. Divine Favor. Jeden poziom, pierwszego poziomu bonus action, super, self, voice somatic. Koncentracja minuta. Radiant. Daje ci twojemu graczowi. You pray? Nie. Daje ci Divine Radiance, czyli święty taki światło z ciebie bije i swoje ataki dają K4 do każdego obrażenia. Każdy atak daje ci dodatkowe K4. Okropne. Koncentracja do tego jeszcze. Kupa. Straszne zaklęcie. Okropne zaklęcie. Lepiej zrób smite. Zadasz sobie 2K8 dodatkowych obrażeń niż K4. Ale tylko jeden atak. Większość walk trwa 3-4 rundy. Umówmy się. 3-4 rundy. I a to trwa minutę. Więc lepiej walnąć smite'em, tym paladyńskim, ze zdolności i zadać duże obrażenia, niż robić takie piu-piu, takie malutkie K4 co rundę. Bez sensu to jest, nie. Chyba, że znajdziesz jakiegoś undeada, który ma wrażliwość na radiant. Wtedy okej, 2 gwiazdki. Unikaj. Heroizm. To jest zaklęcie, które potrzebujesz. Jedna akcja dotyk, voice somatic, minuta koncentracja, enchantment, buf, wspaniałe. Niewrażliwość na strach, dostajesz co turę dodatkowe temporary hit points w wysokości twojego spell modifier, czyli twojej charyzmy, czyli jeżeli masz 16 to plus 3, masz co turę 3 hit pointy dodatkowe temporary. Lepsze niż Cure Wounds. Doskonały jest heroizm i bardzo klimatyczny, bardzo dużo w klimacie RPG-owym właśnie paladyńskim, tego nieustraszonego śmiałka, który pędzi na smoka, na jakiegoś demona, ducha, upiora i morduje ich swoim świętym mieczem. Świetne to jest. 4 gwiazdki, bardzo dobre. Akcja dotyk, voice somatic, 10 minut koncentracji, abjuration. Protect from good and evil. Chroni cię przed złymi lub dobrymi stworami, takie jak Aberration, Celestials, Elementals, Fae, Fiend, Undead. Jeżeli walczysz na damy, to sobie weź, ponieważ pozwala ci również odporność na Charm, Frightened lub Being Possessed. Nie mogą cię opętać. Jeżeli wiesz, że idziesz walczyć z duchami, to jest must have. Jeżeli ktoś już jest opętany lub przestraszony lub oczarowany, ma advantage na rzuty. Czyli jeżeli ktoś, kiedyś duch opętał twojego przyjaciela, możesz na niego rzucić to zaklęcie i wypędzić z niego złego ducha. To jest o złych duchach, ze złymi duchami walczyli moi gracze w kampanii Stratne Quay. Jeżeli nie widzieliście, zerknijcie sobie, jak zapomnę, wrzucę gdzieś tutaj odnośnik. Tam jeden z graczy grał paladynem. Fajne zaklęcie, aczkolwiek troszeczkę sytuacyjne. Nie zawsze walczy z undeadami, jakimiś celestialami. Ale przydaje się, częściej niż myśleć. I to jest potężny buff, ponieważ taki undead ma disadvantage na twoje ataki, na atakowanie ciebie. Czy to jest lepsze od wielu zaklęć, które możesz wybrać. Na pierwszy poziomie to jest super.
Koncentracja trochę nie za fajne, ale 10 minut, więc okej. Okay. 3 gwiazdki. Naprawdę mocne 3 gwiazdki. Trochę sytuacyjne, ale bardzo mocne. W tych sytuacjach, które ci się przyda, to będzie wspaniałe. Purifying drink and water. Oczyszczasz 5 stóp tego z chorób i trucizn. Jedna akcja, 10 fitów, 5 fitów, voice somatic, transmutation. Rytuał. Ponownie, jeżeli grasz jakimś druidem, kapłanem, to mogą to robić z automatu, bez spalania spell slotów. Ty musisz na to spell slota wydać. Więc to nie jest dla ciebie zaklęcie. Jeżeli ponownie grasz w kampanii, której ciągle żrecie jakieś zatrute żarcie gdzieś w dżungli amazońskiej, czy tej czultowskiej, czy jakiejś innej cholerze, to wtedy tak, 2 gwiazdki. Jeżeli potrzebujesz, to sobie wybierasz i używasz. Jeżeli nie, to nie bierz tego, unikaj. Searing Smite. Teraz będzie kilka tych smite'ów tutaj, widzicie? A wam powiem, który jest dobry, który warto się bawić, którego unikać. Searing Smite. Bonus action, fajnie. Self voice. 1 minuta koncentracja. Con save. Następnym razem, kiedy uderzysz istotę, czyli to jest jednorazowe zaklęcie. Eksplozja światła i dodatkowy K6 damage. I co turę musi robić Constitution Saving Throw. Jeżeli... Tak, dobrze rozumiem? Nie. As a wizard... tak. Czyli co turę podpalasz go i co turę się pali na K6. K6 co turę. Constitution Saving Throw. Kto ma sobie Constitution? Jesteś magowie, kapłani. Rogi jakieś, zabójcy. Więc na nich to było dobre. Jakiś troll, który również jest wrażliwy, potrzebujesz ognia, żeby walczyć z trollem, ale ten troll będzie miał dużą odporność na ten, czy jakiś smok, czy jakaś wielka bestia będzie miał dużą odporność na Constitution, więc K6 to nie jest to, to nie jest fajne. Za mało obrażeń. To nie jest najlepsze zaklęcie. Sytuacyjne, mocno, bardzo sytuacyjne. 2 gwiazdki. Jeżeli wiesz, że walczysz z kimś, kto jest wrażliwy na ogień, bierz. W przeciwnym wypadku unikaj. Shield of Faith. Koncentracja 10 minut. Bonus action. Miodzie, 60 feet w zasięgu. Może rzucić na kogoś. Voice Somatic Material. Dodajesz plus 2/2 na koncentrację. Genialne zaklęcie. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Fajny buff pierwszego poziomu. Rzucasz na siebie czy na kogoś. Możesz zmienić swoje zdolności tankowania w bardzo miły sposób. Dalej uważam, że jeżeli walczysz z demonem jakimś lub undeadem, protect from good... Gdzie to jest? To jest lepsze zaklęcie. Ale w takiej generalnej walce na co dzień to jest twoje go-to, jak gdyby. Fajne zaklęcie. Bierz. Używaj 4 gwiazdki. Thunder Smite. Pierwszy raz, jednym atakiem, kiedy kogoś uderzysz, ogromny rozgłos, 300 fitów, wszyscy cię usłyszą. Dodatkowe 2K6 obrażeń. Saving throw albo 10 fitów go odpychasz. Odpychanie jest fajne, dodatkowe obrażenia są fajne. Możesz przemieścić kogoś, możesz kogoś zrzucić z jakiegoś mostu, czy z przepaść, możesz kogoś zepchnąć. Fajne zaklęcie. 3 gwiazdki. Thunder też ma wiele, mało istot ma odporność na ten typ damage'u, więc fajne zaklęcie. Bonusem rzucasz, fajne zaklęcie, 3 gwiazdki. Aczkolwiek sam wybrałbym to zaklęcie, Wrathful Smite. To jest, myślę, najlepsze ze wszystkich smite'ów, ponieważ kiedy kogoś atakujesz, zadajesz tylko K6 psionicznych obrażeń. Na ten typ obrażeń mało kto w ogóle ma odporność. Prawie nikt. W całej drużynie. Bardzo niewiele stworów naprawdę ma odporność i potworów ma odporność na ten typ damage'u. Dodatkowo, jeżeli nie wyjdzie ci temu stworowi wisdom save, to jest frightened, jest przestraszony. To jest mega debuff. Mega debuff. Ma disadvantage na ataki, ty masz advantage na atakowanie jego, boi się ciebie. Nie masz advantage, ale on ma advantage. I musi i tak długo jesteś tak, czyli każdy jego atak jest ma szansę, że sfailuje, że mu nie wyjdzie, że ci nie trafi. Paladyni na przykład Conquestu, to jest tak, mają duże bonusy, ten
ten fakt, że ktoś się ich boi, daje im mega, mega władzę nad nimi, że to jest super dla nich dobre. Więc w zależności od tego, z kim walczysz, czasami będziesz potrzebował uderzenia, jeżeli chcesz jakiś burst damage, zrobić taką serię ogromną obrażeń, 2K6 plus palisz drugiego spellslota, 2K8, 4K8, że walczysz z jednym przeciwnikiem, z jednym bossem, możesz użyć tego i na przykład zrobić ogromne obrażenia jednym tym. Coś wspaniałego. Aczkolwiek sam użyłbym smite tego, który może kogoś przestraszyć. Fakt, może ci nie wejść, ale dalej dostajesz K6. Dodatkowe obrażeń. To jest bardzo, bardzo fajne, bardzo mocne 3 gwiazdki. Trochę więcej, trochę wyżej bym nie postawił Thunder Smite, ale nie dałbym temu 4 gwiazdek, ponieważ to jest tylko jeden cios i koncentracja na mnie. Więc to jest dalej mocne bardzo 3 gwiazdki, tak 3,5 gwiazdki nawet bym dał temu Raffu Smite, ale nie więcej. I to by było chyba na tyle, to były wszystkie zaklęcia. Część się zduplikowała z tymi na przykład, które mówiliśmy ostatnio o Bardzie. Ale dalej uważam, że to jest dobra lista zaklęć ponownie. Troszkę inaczej je oceniam, ponieważ możesz wymienić, który chcesz zaklęć, możesz sobie wybrać inne zaklęcia, kiedy będziesz w sytuacji, której możesz, który byś ich potrzebował, ponieważ po prostu idziesz się pomodlić, long rest i dostajesz te zaklęcia, które potrzebujesz i możesz ich zastosować w tym momencie. Jeżeli uważasz, że jedzenie jest zatrute lub coś, możesz sobie wziąć zaklęcie, które ci w tym pomoże. Ale tu ponownie wracam do tego, że Bloodline po prostu cierpią, ponieważ mają mało spell slotów i każdy spell to jest na wagę złota, więc nie brałbym nic, co po prostu rzucasz i się kończy w następnej rundzie. Czyli osobiście nie wiem żadnego z tych smite'ów. Wziąłbym coś takiego jak Shield of Faith, Heroism, od biedy Cure Wounds, ale to masz Healing Hands, Healing Touch, tak? Nie. To zaklęcie Bloodline, więc nawet bym tego nie brał. I może Bless, może Protect from Good and Evil. I to by było na tyle. Resztę bym po prostu smajtował w tą umiejętność paladyńską. Paladyni mają dosyć ciężko. Paladyni mają dosyć ciężko na początku, ale zaklęcia jak najbardziej nie są złe. Więc napisz, czy grałeś paladynem, czy lubisz grać paladynem. Napisz, które zaklęcie jest twoim ulubionym. Zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz, zasubskrybuj, jeżeli chcesz zobaczyć więcej, lub wpadnij na Patronite, wesprzyj mnie bezpośrednio, tam zobaczysz więcej takich materiałów i zobaczysz dużo szybciej, ponieważ tam się pojawiają najpierw i dopiero potem wrzucam je tutaj na kanał. Są to też materiały, które nigdy nie publikowałem i są ekskluzywnie tylko dla moich patronów. To było na tyle, do następnego razu, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Trouble with the...